I naszym powitaniem, witam serdecznie ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj w tym odcinku zwiedzimy sobie trochę tutaj bagna. Tam pójdziemy do tych dwóch chłopków i tam do miejsca, w którym byłem. Trzeba to powiedzieć. Gdzieś poza nagraniem. Poza nagrywaniem po prostu pomyślałem sobie, a dobra, pozwiedam. Już chłopaki lecą. O, trzeba na nich uważać, bo to szaleńcy są. Aczkolwiek jest tu ich na tyle, na tylu, że można nieźle tych dusz nazbierać. I jeszcze jedną rzecz zobaczyłem, potem na filmiku, jak tak sobie przeglądałem. Te kółka, które tu są wbite, to jest to, co ten jeden gość nosi na plecach, takie deski. O, twardzie się machnąłem dwa razy. Chcę w miarę spokojnie dojść do tego miejsca, ponieważ trzysta osiemnaście cios. Po drodze są tutaj nieprzyjemności. I właśnie po drodze jest też dwóch tych. Tamci się modlą. Chyba mnie nie widzą. Jest dwóch chłopaków z tymi kółkami na plecach. O, tam jeden siedzi. Trzeba uważać na nich, bo oni są bardzo szybcy. Jeden mnie tu nawet ostatnio pokonał. Mało zostało mu życia, ale patrzcie. On jest szybki. Machnie, a ci już idą. Ty. I posiedli sobie. To jest ta część bagna. I tu jeszcze jeden siedzi z krzyżem. O kurczę, złapałem w celownik nie tego, co trzeba. Fuks, bo skończyła mi się wytrzymałość i on się już zbierał do złapania mnie. Na szczęście to był ostatni cios, kiedy można było go pokonać. Tutaj to jest po pierwsze tak. Tam stoi taki czarny rycerz, który jest bardzo silny. A tutaj nie można otworzyć drzwi. Tam jest ten taki, już go kiedyś widzieliśmy na początku, kryształowy pan. A te drzwi otworzymy właśnie idąc potem z drugiej strony. Tego tu na razie miniemy, nie będziemy się z nim bić. Pójdziemy sobie tu do góry. Ja już tu już byłem, przyznaję się, że tu byłem. Chcę tylko wam pokazać, że co tutaj jest. Tu można, tu się chyba zbiera w tym miejscu, jest skarb. Są ubrania. Ubrania. Jakiś komplet ubrań po prostu. A w tym miejscu, jakby ktoś kiedyś jeszcze potrzebował tej informacji, znalazłem taki kamień. O, ten. Węgiel z Faron umożliwia zaklinanie broni ciężkiej, ostrej i zatrutej. I jego damy kowali w świątyni, aby uzyskać możliwość korzystania z zaklinania w broń ciężką, ostrą i zatrutą za pomocą
tam innych kamyczków. Także teraz mogę próbować tu się z nim bić. Może spróbuję, pokażę wam, jaki on jest mocarz. Silny jest. Najlepiej by było go w plecy uderzyć. Każdy widział ten super cios. A straćmy tu. O, to jest ten cios z tyłu. Kończący. Tak. I czasem, rzadko, można tu zdobyć u niego jakąś jego część zbroi. A czasem satysfakcja, że się go pokonało. Tu na pewno pisze, że przed tobą iluzja. Niestety, często są takie właśnie podpuchy. Dobra. Także tu mamy to zbadane. Tamten, mówię, ten rycerz czasami wyrzuci część swojej zbroi. I teraz próbujemy pójść do tych chłopków. Aczkolwiek chyba zrobię to tak, że wrócę do ogniska. Pójdę od razu do nich, bo straciłem tu jednak na tego pana dwie butelki. Więc przydałoby się przywrócić ten stan z początku, bo będę chciał się pobić z takimi dwoma rycerzami. Chyba można pojedynczo się z nimi bić. Oczywiście mam ten kamień z Faron i tu ten duży krab. Tego dużego kraba też w takiej przerwie między filmami próbowałem pokonać. Czy pokonałem go, ale no nic nie dał. Po prostu zniknął i tyle go widzieli. Spróbujmy tutaj. Dokąd tutaj nas zaniosą buciki, tędy chyba nie wyjdziemy, bo tutaj jest taka... O, już krable siedzi, widzicie? To koleś? No i tyle było mojego. On tu chyba nie wyjdzie. Będzie się tam biedaczek chmotał. Tam stoi jeden. Najlepiej się z nimi bić pojedynczo. Ale gdzie jest drugi? To jest pytanie. Jak tutaj wejść? To też jest pytanie. Aha, tam. I tam. I teraz, dobra, zobaczmy, czy to jest warte. To aż górą trzeba iść. Kurczaczki. No dobra, idźmy. Bo wiecie, to trzeba będzie się z wszystkimi. Z wszystkimi bić teraz. Z czarodziejem. O nie. Czarodziej. Dobra, spoko, czarodziej. A, to tutaj widzieliśmy to. Tarcza złotego sokoła. O! Te wszystkie tarcze mają jakieś tam swoje zdolności, aczkolwiek
czasem po prostu fajnie wyglądają. Tarcza złotego sokoła, ale my zostaniemy przy naszej. Pierwsza tarcza, jaką znaleźliśmy. I tutaj teoretycznie moglibyśmy strzelić z łuku, żeby ten jeden rycerz, on ma taką wielką pałkę. Drugi się ruszył. On jest wolny. Ale mocarny. Nie patrzę, gdzie jest drugi. Się chłopak. Dobra, życie sobie weźmy. O kurczę. Najgorzej się bić z dwoma, oczywiście. Więc zrobimy taki manewr, o którym ja wiem. Tu jest drabina. I oni tu raczej nie zeskoczą. Spadli? Tak. Nie wiem, jak on to zrobił, ale ten jeden spadł. I otrzymałem od niego wielki miecz wygnańca. Czy jestem na tyle... Tak, jestem na tyle silny, żeby go wziąć. Aczkolwiek no silny to, znaczy szybki to nie jest. Ej, tu mamy ognisko rozpalone. Porównanie tego miecza do naszego, gdzie jest słabszy, ale jest. No i jeszcze możemy zobaczyć, jaką ma super zdolność. Mam taki obrót. Dobra, tutaj jest blisko ognisko, więc możemy spróbować pokonać tego drugiego misia. Nie wiem, czy to chyba ten taki szybszy zginął, ale zginął, bo chyba wpadł po prostu do studni i było za wysoko. Tak, widzicie, tam stoi ten z pałką. Mimo wszystko kość wiodąca do domu. A tu kolejna lokacja, którą pozwiedzamy. Tu niestety nie otworzymy tych drzwi. Spróbujmy, zobaczmy jeszcze, jaki jestem mobilny. A fikołki? No widzicie, ciężko jest. Ten jest jednak... Znaczy, no musimy zainwestować... Ale jaki on jest trwały. Dobra, spróbujmy, postawmy na szybkość. Spróbujmy jeszcze tego chłopka tutaj pokonać. Na otwartym polu. Często trzeba tak zrobić, że dwa ciosy. Jaki on jest skoczny z tym maczugą. Poznać trzeba ich. Właśnie widzicie, on ma taki ciąg. Teraz się leczy.
czasami nie warto się leczyć. I cóż on zostawił? Wielka pałka, czyli mamy po jednym dostaliśmy ten jego miecz, a po drugim pałka. Wielka pałka, patrzcie, tutaj aż 28 muszę mieć siły. Na razie nie mogę tego skutecznie używać, mogę tylko nosić. Boom, boom. Jaką to ma siłę? 152, 160, no bardzo silne jest. To jest taki normalny cios, a to jest mocny. Wow. Teraz oburącz będzie pewnie ciekawe. Boom. Całe mi schodzi ten prawie. Zobaczymy, czy całe mi schodzi. Cała wytrzymałość. Nie, mogę to chyba na dwa razy użyć. Raz, dwa, trzy. No dobrze. Trzy, a teraz silny. Wow. Mocarny. I jeszcze super cios. Aha, super cios to dodaje pewnie siły. I teraz mamy... chyba jesteśmy tu na statystykach. 244 uderzenia daje. Silna ta pałka, ale... ale tak jak widzieliście, no... nie jest się za bardzo mobilnym. I może jestem silny, ale... także tu mamy całe bagno już zwiedzone. A pozostaje nam tam ten most, który widzicie, byliśmy tam, byliśmy w tym, to jest chyba ta wielka ściana, tam z tamtego miejsca lecieliśmy. I potem zdobędzie, składamy sobie tutaj, tutaj chyba te ogniska, o ile pamiętam, trzeba pogasić. O, tam widzicie, już ktoś był. My na razie sobie zejdziemy tutaj na dół. Ja już poza filmem pójdę do kapliczki. Jakiś jeden punkt mamy do zdobycia. I tu jest właśnie twierdza Farona. Tutaj przy tej twierdzy się może w taki oto piękny sposób pożegnam. Do zobaczenia.